W poprzednim wykładzie wprowadziłem strumień pola elektrycznego oraz wyjaśniłem to pojęcie dla takiej prostej sytuacji, gdy mieliśmy jednorodne pole elektryczne oraz mieliśmy taką płaską powierzchnię. W tym wykładzie rozpatrzmy bardziej skomplikowane sytuacje. W kursie tym będziemy się głównie interesować tak zwanymi powierzchniami zamkniętymi i taką prostą powierzchnią zamkniętą jest dokładnie sześciak, prawda? To jest dokładnie nasza powierzchnia zamknięta, tak prosty przykład. I narysujmy sobie wektor powierzchni dla tej sytuacji. Widzimy, że mamy tutaj sześć powierzchni, prawda? Mamy sześć powierzchni dla sześcianu i dla każdej powierzchni możemy narysować sobie wektor powierzchni. Zacznijmy od tej ścianki po prawej i rysujemy sobie, prawda, wektor powierzchni. Pamiętamy, że wektor powierzchni to jest wektor, który jest prostopadły do powierzchni, a moduł tego wektora to jest dokładnie pole powierzchni, prawda? Teraz dla tej ścianki po przeciwnej stronie, o tutaj, możemy sobie również narysować wektor powierzchni, prawda? Tutaj będzie S dla tej ścianki i możemy natychmiast policzyć strumień pola dla tych dwóch ścianek, ok? Zróbmy to najpierw, zanim przejdziemy do pozostałych ścianek. Dla ścianki po prawej my wiemy, że strumień pola elektrycznego to by jest z definicji, gdy mamy pole jednorodne oraz gdy mamy taką płaską powierzchnię, to wiemy, że to jest dokładnie iloczyn skalarny E i S, a to jest w tym przypadku ES. Dobrze? Teraz dla tej ścianki po lewej widzimy, że to jest bardzo podobna sytuacja, tylko S ma przeciwny zwrot. Czyli teraz kąt pomiędzy wektorem powierzchni a linią pola jest 180 stopni i dla tamtej ścianki po lewej będziemy mieli równa się minus E razy S, prawda? Czyli dla ścianki po prawej mamy E razy S, dla ścianki po lewej mamy minus E razy S. Teraz rozpatrzmy inne ścianki i narysujmy wektory powierzchni. Tak, mamy tą ściankę, prawda? Zobaczmy, że dla tej ścianki wektor powierzchni jest prostopadły do linii pola elektrycznego. Mamy, proszę Państwa, o, tą ściankę. Tutaj mamy dokładnie to samo. Wektor powierzchni też jest prostopadły do linii pola elektrycznego. Teraz możemy sobie narysować o ściankę dla tej przedniej tutaj powierzchni. I to wygląda jakoś tak. I to też jest prostopadłe do linii pola elektrycznego. I na końcu możemy sobie narysować jeszcze, bo mamy jeszcze jedną ściankę, o, tą z tyłu ściankę, co mamy, możemy sobie narysować wektor powierzchni dla tej sytuacji, prawda? I tutaj też wektor powierzchni jest prostopadły do linii pola elektrycznego. Czyli dla tych wszystkich pozostałych ścianek, strumień pola elektrycznego jest równy 0. Czyli dla tej przedniej i tylnej ścianki mamy E razy S i minus E razy S. Dla pozostałych ścianek wektor powierzchni jest prostopadły do linii pola elektrycznego i strumień pola elektrycznego jest dokładnie 0. Więc teraz, żeby wyliczyć całkowity strumień, prawda, dla tej powierzchni, no to musimy wziąć E razy S od tej ścianki po prawej i minus E razy S dla tej ścianki po przeciwnej stronie. Dla pozostałych ścianek mamy 0. I na końcu dostajemy 0, prawda? Czyli w tej sytuacji, proszę Państwa, gdy mamy powierzchnię zamkniętą, dostajemy dokładnie taki wynik, że strumień pola jest równy 0. I tutaj taka interpretacja, którą tutaj przedstawia, którą zrozumiemy sobie później, lepiej zrozumiemy później, jest taka, że jeśli tyle samo linii pola wpływa i wypływa, to strumień jest zerowy. I tu jest dokładnie taka sytuacja. Mamy taką, mamy tą powierzchnię zamkniętą i ile linii tutaj wpływa, tyle wypływa. Na tym rysunku wpływają trzy linie i wypływają trzy linie. Ale ile byśmy nie narysowali dla jednorodnego pola, ile wpłynie, tyle wypłynie i strumień jest zerowy. Jak mówię, lepiej to zrozumiemy w dalszej części tego kursu. Teraz powstaje pytanie, a co się dzieje, jeśli powierzchnia nie jest znowu taka prosta, tak jak tutaj, no bo sześcian jest prostą powierzchnią, jest złożona z takich płaskich powierzchni. Co jeśli powierzchnia jest dowolna i co jeśli pole elektryczne nie jest jednorodne? No to dokładnie, proszę Państwa, rozpatrzmy teraz tą sytuację. Narysujmy sobie jakąś taką dowolną powierzchnię. Narysuję sobie teraz dowolną powierzchnię tutaj, o. Dobra, mamy tu jakąś dowolną powierzchnię. Coś takiego. To jest, proszę Państwa, taka dowolna powierzchnia, ok? No i teraz narysujmy sobie linię pola elektrycznego. No na przykład, o, tutaj jest taka linia pola elektrycznego. Tutaj na przykład jest, o, tutaj mamy linię. Ok. A tutaj na przykład mamy taką sytuację.
Czyli widzimy, że mamy po pierwsze, powierzchnia nie jest płaska. Po drugie, pole nie jest jednorodne, prawda? No bo teraz te wektory nie są do siebie równoległe, a pole jest jednorodne wtedy, gdy linie pola są równoległe. To wtedy jak policzyć strumień pola? Zobaczmy, co zrobiliśmy tutaj, prawda? Tutaj mamy takie powierzchnie płaskie i sytuacja była bardzo prosta. Więc teraz musimy przybliżyć tą skomplikowaną powierzchnię przez takie malutkie powierzchnie płaskie. No to zróbmy sobie to teraz. Okay? Czyli dzielimy tą powierzchnię na takie bardzo malutkie kawałeczki i każdy kawałeczek można przybliżyć jako powierzchnia płaska. O, na przykład tutaj, prawda? Mamy. Dzielimy na taką malutką powierzchnię płaską. Tak samo tutaj mamy bardzo taką cieniutką, malutką powierzchnią płaską. I tutaj. I teraz dla każdej z tych powierzchni liczymy wektor powierzchni, prawda? To jest to wektor, który jest prostopadły do powierzchni w tym punkcie. No to tutaj na przykład będzie, o, załóżmy, że będzie wyglądać tak. To jest wektor powierzchni w tym punkcie. Oznaczamy sobie teraz jako ds. To jest bardzo mały wektor powierzchni, ponieważ te pole powierzchni tego małego kwadracika jest bardzo małe i zmierzające do zera. Tutaj na przykład wektor powierzchni, o, powiedzmy, wygląda tak. A tutaj wektor powierzchni na przykład wygląda tak. Ok? Czyli narysowałem sobie trzy wektory powierzchni. Teraz w każdym punkcie liczymy natężenie pola elektrycznego. Pamiętamy, że natężenie pola elektrycznego, czyli wektor E, jest styczny do linii pola, więc natychmiast wiemy, jak to narysować. Czyli tutaj to będzie wyglądać jakoś tak, prawda? To jest styczne E. Tutaj. W tym punkcie to będzie wyglądać jakoś tak. Tu jest nasze E. A w tym punkcie będzie wyglądać tak, na przykład, prawda? Czyli mamy wektory niebieskie, to są wektory natężenia pola elektrycznego, wektory czerwone, to są wektory powierzchni, prawda? I te małe elementy powierzchni są bardzo malutkie, prawda? Są bardzo malutkie. Dobrze. I teraz dla każdej takiej powierzchni, dla każdej takiej malutkiej powierzchni liczymy ten strumień, oznaczamy teraz przez d phi e, równa się pole elektryczne w tym punkcie, iloczyn skalarny z tym malutkim wektorem powierzchni, prawda? I teraz co musimy zrobić? Żeby wyliczyć całkowity strumień, musimy wysumować po tych wszystkich malutkich kawałkach, tak żeby pokryć całą naszą powierzchnię. Czyli jeśli sumujemy takie bardzo malutkie kawałki, no to tak naprawdę całkujemy, prawda? Całka to jest taka suma, gdy te nasze kawałeczki są bardzo małe. I możemy sobie zapisać teraz, że strumień pola elektrycznego w tej sytuacji to jest po prostu całka po tej powierzchni, pole elektryczne, natężenie pola elektrycznego, iloczyn skalarny z ds. To jest, proszę Państwa, to jest definicja strumienia pola elektrycznego i ta definicja obowiązuje dla dowolnego pola elektrycznego, nie musi to być pole jednorodne, dowolne pole elektryczne, oraz dla dowolnej powierzchni. Teraz oczywiście powstaje pytanie, jak takie całki się liczy. To nie jest trywialna sprawa, prawda? I nas w tej chwili nie interesuje, jak takie całki się liczy. Najważniejsze, że rozumiemy sens tej całki. Bierzemy tą powierzchnię, dzielimy na bardzo malutkie kawałki i te kawałki można przybliżyć jako płaskie. Wiemy, jak wyliczyć wektor powierzchni. To jest wektor prostopadły do tego malutkiego kawałka powierzchni. W każdym punkcie liczymy natężenie pola elektrycznego, liczymy iloczyn skalarny w każdym punkcie i sumujemy po całej powierzchni, czyli całkujemy. I to jest dokładnie ogólna definicja strumienia pola elektrycznego.